Gdyby zrobić prosty test i zapytać Polaków, czym zajmuje się Senat Rzeczypospolitej Polskiej, za dobrą odpowiedź przyznawać jeden punkt, a za złą odejmować jeden punkt, to Polacy łącznie uzbieraliby około minus 37,5 miliona punktów. Podobno, kiedy Amerykanie nie są w stanie ustalić lokalizacji jakiegoś przeciwnika politycznego na Bliskim Wschodzie, to wysyłają polski Senat, bo jego istnienie czy jakieś działania są tak trudne do wyśledzenia, że spokojnie zbiera on dowolne informacje, poruszając się pomiędzy przeciwnikami Stanów Zjednoczonych. Same wybory do Senatu są jak zrobienie kupy w dzień swoich urodzin. Jest to ważne wydarzenie i fajnie, że można to zrobić, ale trochę bledną w tle, jeśli weźmiemy pod uwagę kontekst, w jakim się odbywają, czyli towarzystwo wyborów do Sejmu. My chcemy państwa na poważnie. Sama kampania prowadzona przez większość kandydatów na senatorów budzi podobne emocje co wybór samorządu szkolnego, bo dzieje się w tym samym momencie, w którym wszystkie media i prawie wszystkie środowiska polityczne, nawet te lokalne, skupiają się na wyborach do Sejmu. Demokracja w tym konkretnym przypadku działa tak, że skoro już i tak idziesz na wybory i skoro tak dają ci dwie karty do głosowania z dwoma zestawami nazwisk, z których 99% nie mówi ci absolutnie nic, to nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby wypełnić je obie. I w ten właśnie sposób Polacy co 4 lata obok posłów wybierają także swojego kandydata do łącznie 100-osobowej izby, która w założeniu ma być miejscem refleksji, pogłębionych analiz i rozwagi. Czyli jakby się nad tym zastanowić, tak naprawdę nie wiadomo czego. Jakby tego było mało, kompetencje senatorów regulują akty prawne takie jak konstytucja czy ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, co sprawia, że równie dobrze informacje o tej instytucji mogłyby znajdować się w tytanowej skrzyni na Marsie, bo nie istnieje człowiek, który jest w stanie się do nich dostać i zapoznać się z tymi informacjami ze zrozumieniem. Kolejny dokument zajmujący się tym tematem to regulamin Senatu, czyli tekst, który poza wykorzystaniem w procesie demokratycznym używają także lekarze anestezjolodzy, czytając go pacjentowi przed przeszczepem, żeby wprowadzić go w stan pełnego znieczulenia i tak zwanej śpiączki farmakologicznej. W tym materiale postaram się jednak dokonać niemożliwego i scharakteryzować pokrótce obowiązki i prawa osób, które co 4 lata są przez nas wybierane na senatorów. Postaram się też odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę pełni Senat ogólnie, no bo jakąś przecież pełnić musi. Zacznijmy więc od rzeczy bardzo prostej, ale też bardzo ważnej, czyli powiedzenia, że senator to osoba, której najważniejszym zadaniem jest po prostu bycie w Senacie. No tak było. Celowo mówię bycie, a nie pracowanie w Senacie, dlatego że na mandat senatora składają się obowiązki, ale przede wszystkim bycie takim senatorem polega na korzystaniu z praw, które przysługują tylko wybranej setce obywateli. I to właśnie bycie w domyśle w celu reprezentacji woli ludu jest esencją pracy, czy no właśnie Senatu jako takiego. Także jeśli w kolejnych częściach tego materiału będzie robiło się mało konkretnie, to warto wiedzieć, że jest to efekt świadomie zaprojektowanego w ten sposób procesu demokracji pośredniej, w której wybieramy osoby, które robią jakieś konkretne rzeczy, ale przede wszystkim mają po prostu być, cieszyć się prawami i reprezentować nas. Nice. Po pierwsze, w ramach tego właśnie bycia w Senacie, każdy senator ma obowiązek uczestniczenia w jego posiedzeniach i posiedzeniach jego organów, z których najważniejszy, jednocześnie taki najbardziej powszechny, to tak zwana komisja senacka. Komisja to organ powołany w celu rozpatrywania i przygotowywania spraw, jak na przykład ustawy, poprawki do ustawy, opracowania ustawy czy nowelizacji ustawy, która już istnieje i od wielu lat reguluje polskie prawo. Komisje dzielą się tematycznie i każdy senator musi zasiadać przynajmniej jednej komisji, czyli w domyśle znać się na przynajmniej jednej rzeczy i tą wiedzę wykorzystywać dla dobra i usprawnienia pracy Senatu, no i całego kraju. No tak było. W 2023 roku mamy na przykład takie, powiedzielibyśmy, normalne komisje, jak na przykład Komisja Środowiska, Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, ale są też oczywiście dość podejrzane i takie dziwne, jak na przykład Komisja Nadzwyczajna do spraw zbadania rosyjskich wpływów na decyzje organów władzy. I tak, to jest oryginalna nazwa komisji senackiej. Można powiedzieć, że każda taka komisja to podstawowy element pracy senatora i to trochę tak, jakby zapytać naszego kolegę w korpo, w jakim dziale pracujesz, to tak samo senatora można by zapytać, w jakiej komisji pracuje i ta odpowiedź da nam naprawdę dużo do powiedzenia na temat jego kadencji jako takiej, to znaczy odpowie na pytanie, co on w sumie robi, czy czym się zajmuje.
komisji domyślnie powinny zasiadać oczywiście osoby mające jako takie pojęcie w temacie, którym dana komisja się zajmuje, ale nie jest to żadna reguła, no ale powinno tak być. Kolejne prawo i naraz obowiązek senatora to uczestniczenie w obradach Senatu. Co ciekawe, jest to obowiązek tak ważny, że jeśli jakiś senator go naruszy i opuszcza bez usprawiedliwienia jakieś posiedzenie, albo jest na nim obecny, ale nie bierze udziału w głosowaniu, które kończy każdą sekcję tego posiedzenia, to obniża się mu świadczenia pieniężne, czyli dosłownie dostaje kary finansowe. W trakcie wszystkich posiedzeń senator może, już nie musi, zabierać głos i po prostu kłócić się z innymi senatorami, w domyśle reprezentując swoich wyborców z okręgu, z których prawdopodobnie 2% wie, kim dany senator w ogóle jest, a z tych 2% kolejne 2% faktycznie go popiera. No ale tak działa właśnie demokracja. No co, no... Senator w trakcie obrad może też zgłosić wniosek formalny, ale tu już wchodzimy mocno w technikalia, bo z tej fascynującej puli wniosków formalnych senator może wybrać sobie na przykład wniosek o przerwę, albo wniosek o skrócenie czasu swojej wypowiedzi, albo wypowiedzi kolegów. No jakby kogo to interesuje? Nikogo to nie interesuje, nigdy nawet senatorów. Senator posiada także prawo tak zwanej inicjatywy ustawodawczej, albo po prostu posiada inicjatywę ustawodawczą, czyli możliwość zaproponowania mniej lub bardziej gotowego prawa albo zmiany istniejącego prawa, nie przez głosowanie nad rozwiązaniem, ale przygotowanie go od zera i przedstawienie dla innych. Najpierw dla Senatu, a potem dla Sejmu. Znaczy najpierw dla swoich kolegów, a później dla Sejmu, a potem znowu dla swoich kolegów, a potem dla prezydenta. W uproszczeniu. What the fuck is this piece of shit? Jest to swoją drogą bardzo ciekawe rozwiązanie, bo senator, a dokładniej 10 senatorów lub komisja senacka, czyli z reguły więcej niż 10 senatorów, może właśnie zgłosić projekt ustawy, czyli pomysł na zmianę prawa, która w uproszczeniu potem jeszcze raz trafi do tego senatu. No i w sumie nie wiem, czy to jest ciekawe, to jest po prostu demokratyczne. Tak może powinno być, a na pewno tak jest. Czy to jest jasne? Dodatkowo senatorzy mogą wykonywać interwencje, które teoretycznie każdy z nas mógłby w mniejszej skali podejmować, ale z racji bycia w Senacie, no oni mogą robić to jakby skuteczniej i mają one większy wpływ na otoczenie, interesują się tym media, mają też większe zasoby i możliwości po prostu, bo są właśnie senatorami. W tym kontekście to tacy przewodniczący klasy, którzy zwracają się do nauczycielki z prośbą o przesunięcie sprawdzianu i w zdrowej demokracji prośba ta nie jest całkowicie ignorowana i w przeciwieństwie do interwencji jakiegoś przeciętnego ucznia, nauczycielka musi wymyślić wymówkę i jakby dać ją senatorowi, zamiast po prostu z automatu wstawić mu jedynkę. A teraz przejdźmy do przywilejów bycia senatorem, bo o ile wybór senatora może nie zmienić kształtu prawa w naszym kraju, to na pewno zmieni jednak sytuację konkretnej osoby, która po podliczeniu głosów dowie się, że no właśnie trafia do Senatu Rzeczypospolitej. No więc po pierwsze, każdemu senatorowi w Polsce przysługuje immunitet, podobny do tego, którym cieszą się posłowie. Immunitet to taka konstrukcja prawna, która sprawia, że senatora nie wolno aresztować ani zatrzymać bez zgody Senatu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku w trakcie przestępstwa. Ponieważ złapanie kogoś na gorącym uczynku jest w Polsce sytuacją, która zdarza się równie często co hat-trick Grzegorza Krychowiaka w kadrze narodowej, w praktyce oznacza to, że co 4 lata Polacy wybierają 100 osób z naprawdę komfortową pozycją wobec prawa. Po drugie, senatorowi przysługuje wynagrodzenie w formie uposażenia, diety i kilku innych słów, które składają się na no, po prostu wypłatę. Wszystkie te właśnie diety, dodatki funkcyjne i inne konstrukcje, których w ogóle nie ma sensu tutaj przytaczać, składają się na naprawdę dużo tysięcy złotych, takiej pewnej miesięcznej wypłaty dla senatora. Co ciekawe, bazową do obliczeń wynagrodzenia senatora jest wynagrodzenie wiceministra, przez co wiadomo, że nie jest i nigdy nie będzie to jakaś szczególnie mała głodowa stawka. Kolejny ciekawy przywilej senatora wynika też z faktu, że zgodnie z konstytucją wykonuje on swoje obowiązki nie tylko w budynku Sejmu, ale także w swoim okręgu wyborczym i reprezentuje Sejm, czy bardziej parlament, w tym okręgu. Dlatego też senatorowi przysługują bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, środkami transportu publicznego, a także przeloty samolotem na terenie kraju, no bo w domyśle musi być po prostu wszędzie i sama jego obecność jest jak obecność jakiegoś szamana albo maga w gierce komputerowej, który daje buffy czy jakieś dodatkowe zdolności swoim kolegom albo leczy obszarowo Polaków. Senator ma też w zamyśle czy w domyśle prawo dostępu do materiałów i wglądu w działalność organów administracji publicznej, spółek z udziałem Skarbu Państwa, zakładów oraz przedsiębiorstw państwowych czy samorządowych, czyli jest takim przedstawicielem po prostu Polski w Polsce.
Odpowiedzmy sobie właśnie na pytanie, dlaczego warto mieć Senat jako instytucję i dlaczego to jest tak ważne, żeby organizować wybory do Senatu na równi z wyborami do Sejmu. Bo skoro kraje tak skrajnie różne od siebie kulturowo czy geograficznie jak Polska, Tajlandia, Stany Zjednoczone czy Rosja, wszystkie zdecydowały się na tak zwaną dwuizbowość, czyli obowiązkową obecność właśnie Senatu w procesie decyzyjnym, to znaczy, że musi być ku temu jakiś tam powód. Podstawową zaletą Senatu jest, i tutaj niestety bardzo generalna odpowiedź, sam fakt jego istnienia. Co? Jego podstawową funkcją jest spowalnianie procesu ustawodawczego, dodając niepotrzebny, a jednak jak się wydaje, korzystny schodek w procesie tworzenia prawa. Albo jak to nazywają podręczniki do WOS-u, w procesie legislacyjnym. Zdecydowana większość propozycji zmiany prawa, czyli nowe ustawy oraz nowelizacje ustaw już istniejących, w pierwszej kolejności trafia do Sejmu, a następnie po przyjęciu czy zatwierdzeniu przez Sejm trafia do Senatu. I tutaj zaczyna się magia tej instytucji, czyli z reguły zamulenie tej propozycji na 30 dni, w trakcie których demokratyczna maszynka złożona z komisji, urzędników, no i właśnie na końcu debat i obrad senatorów wyciskają z niej wszystko co możliwe, a następnie z ustawą taką, czy propozycją ustawy dzieją się trzy rzeczy. Po pierwsze, może zostać przyjęta bez zmian i przekazana dla prezydenta do podpisu, czyli senator, właściwie wszyscy senatorzy, albo przynajmniej ich większość mówi, dobra, wszystko mega spoko, faktycznie nie jesteśmy tutaj potrzebni. Ale druga opcja jest taka, że senat może zgłosić jakieś poprawki i wrócić ustawę do Sejmu, mówiąc, że ogólnie spoko, poklepać swoich kolegów z Sejmu po plecach, ale jednak zaznaczyć, że w pewnych miejscach jesteśmy lepsi, mamy większe IQ i tutaj jest nasza propozycja, jak właśnie waszą propozycję poprawić. Trzecia opcja oznacza jednak całkowite odrzucenie uchwały przez Senat. Może się to zdarzyć, jeśli ustawa jest słaba, wadliwa, albo najczęściej dzieje się to wtedy, kiedy większość senatorów jest z innej opcji politycznej niż większość posłów i po prostu toczy się taka gra polityczna, czy nawet walka. Co ciekawe, w Polsce opcja numer 2 i 3, czyli sytuacja, w których w ramach naszego ustroju Senat próbuje jakoś zmienić to, co już Sejm uchwalił, sprowadza się do tego, że po otrzymaniu zastrzeżeń Senatu albo w ogóle odrzucenia ustawy przez Senat, Sejm i tak może ją sobie przegłosować, znaczy ją, czyli tą propozycję, którą przekazał do Senatu, tylko musi to zrobić bezwzględną większością głosów, czyli że więcej osób musi być za niż przeciw. Czyli próbuję tutaj powiedzieć, że nie istnieje sytuacja, w której Senat całkowicie sparaliżuje nam propozycję Sejmu, czyli jest taka dysproporcja, że Senat sporo może, ale nic nie może, tak na koniec dnia. I tutaj właśnie kryje się cały sekret Senatu i esencja funkcjonowania Izby, która chociaż oficjalnie nazywa się Izbą Rozwagi, powinna być chyba raczej rozumiana jako Izba Ubezpieczenia od Sejmu. I to takiego właśnie ubezpieczenia, jakie wybieramy sobie do pierwszego samochodu, wartego tyle, co same składki ubezpieczeniowe, czyli jakieś 400 zł. Wiemy to od lat, bo na temat kształtu systemu demokratycznego wypowiadały się już naprawdę największe mózgi tego świata, jak na przykład Alexander Hamilton, który jego przemyślenia, chociaż powstały w XVIII wieku, dalej trafnie oddają najważniejszą rolę Senatu, jaką jest bycie na straży równowagi w parlamencie. I nawet jeśli jest to rola w dużej mierze pozorna, tak jak w Polsce, Polska góra, w większości przypadków zwiększa zaufanie do władzy i generalnie sprawia, że proces demokratyczny i proces tworzenia nowego prawa jest bardziej wiarygodny przez obywateli i generalnie prawo robi się po prostu lepsze, bo Sejm zdaje sobie sprawę, że nieważne co zdecyduje, i tak Senat będzie musiał na to spojrzeć. Obecność Senatu sprawia, że proces stanowienia prawa jest żmudny. Senat to także forma dania wyborcy drugiej szansy, bo w przypadku różnicy rozkładu sił politycznych pomiędzy Sejmem a Senatem, obie te izby będą naprawdę utrudniać sobie życie. No i w domyśle ma się to dziać z korzyścią dla obywatela, no bo ma to wpływać na to, że ustawy czy propozycje nowelizacji ustaw będą lepsze, bardziej dopracowane. Niekoniecznie musi tak być, oczywiście w praktyce, no ale takie jest idealne założenie. Z drugiej strony, w Senacie dzieje się też wiele rzeczy, które są z założenia dość nudne i niespecjalnie atrakcyjne, ale po prostu muszą towarzyszyć demokracjom i procesowi zmiany prawa, czy stania na straży prawa. Prace komisji, prace urzędników nad każdym pojedynczym zapisem jakichś 300-stronnicowych propozycji uchwał, którymi Sejm może się przejąć w podobny sposób, co twój kolega z BMW E36 przejmuje się teorią strun, to rzeczy ważne i rzeczy, które po prostu dobrze, żeby jakiś organ robił. Szczególna pula działań senatorów sprowadza się do takich, powiedzmy, miękkich działań, czyli tych, które są praktycznie niemożliwe do takiego prostego wymienienia. Senator, mówiąc obrazowo, współdziała
utworzy w swoim okręgu sieć kontaktów, pojawia się, żeby otworzyć fabrykę, interweniować w sprawie zatrucia rzeki, albo, nie wiem, rozdać dzieciom cukierki. Po prostu jest i reprezentuje państwo w okolicy, która go wybrała. Jednocześnie każdy senator albo to robi, albo powinien otaczać się jakimś tam środowiskiem politycznym, no i właśnie w pewien sposób angażować obywateli w życie polityczne. To nie wiem, czy to się dzieje, ale podobno tak się dzieje. I to w sumie tyle. W naszym systemie demokratycznym Senat jest jak taki starszy brat, który nie ma tyle energii, co jego młodszy brat, czyli Sejm. Nie chce mu się aż tak bardzo, bo nikomu nie musi też nic udowadniać, ale chętnie sprawdzi zadanie domowe i zasugeruje poprawki, zanim Sejm oddaje pani nauczycielce. Miks praw i obowiązków przedstawionych w tym materiale sprawia, że o Senacie wiemy znacznie mniej i nie jest to miejsce tak ekscytujące dla mediów jak Sejm. Jednocześnie jest ono dalej bardzo potrzebne i mam nadzieję, że może teraz będziesz wiedział, na co wybierasz osobę, którą zdecydujesz się poprzeć. Dzięki wielkie, że oglądasz moje rzeczy. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę uchyliłem rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o proces demokracji czy definicję zadań Senatu. Życzę Ci powodzenia w nadchodzących wyborach, jeśli akurat kandydujesz, i dzięki wielkie, że dotrwałeś czy dotrwałaś do końca. Cześć!